Siemaneczko, ja jestem Elviso, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, ziomeczki. Już wiem, że jest bardzo, ale to bardzo źle, ponieważ widzimy sobie te tablicy. No i jak zwykle są tutaj właśnie nowe tabliczki, które są, ziomeczki, uwaga, uwaga, skierowane do mnie. Więc w tym odcinku będzie jak zwykle bardzo, ale to bardzo źle. Wiecie co, ziomki, już tutaj właśnie nie przedłużajmy, tylko to sobie ogarnijmy. Dobra, więc tak, dobra Elviso, pamiętasz ten pokój z Bedrocka, co? Czekajcie, bo nie wiem czy wiecie, ale na odcinku macie, budowaliśmy pokój z Bedrocka od niego. Więc to może być właśnie, chyba o to chodzi, więc okej. Dobra, ale co w związku z tym, co? Dzisiaj się pobawisz ze swoimi kolegami w więzienie? Co? Czekajcie, co? Czy on mi każe zapytać tam Macieja i agenta? Nie wiem, już to jest chyba oczywiste, ale naprawdę to jest chyba jakieś straszne. Czekajcie, okej, dobra, lecimy dalej. Okej, masz zamknąć swoich kolegów w tej celi i temy oddać? Czekajcie, ziomki, co? On mi każe zamknąć. Nie, on mi każe tam zamknąć Agentixa i Maciocha, ale to jest pokój z Bedrocka i tam nie ma jak wyjść, ziomki. Stąd nie ma jak wyjść. Czyli to jest jakaś po prostu misja samobójcza, więc polecimy sobie dalej. Dobra, okej, zobaczymy, czy się uda kretynie. Czekaj, czekajcie, ziomeczki, dobra. Diamentowy meczek, okej, diamentowy meczek. Diamentowa klata, ja pierdzielę, ziomki. Nie, to jest jakieś choro, okej, dobra. I perełki. Ziomki, nie. Nie, ziomki, wiecie co? Chyba czas najwyższy, aby mu powiedzieć nie. Ponieważ to jest chyba jakiś chory żart, że ja ich tam miał ziomki zamknąć. Więc czekajcie, w tym momencie mam plan. Polecimy sobie teraz właśnie do Maciocha i Agentixa i postaramy się mu właśnie tutaj sprzeciwić, więc czekajcie, okej. Siemka, panowie, siemka. Siemka, Agentix, siemka, Macioch. Nie ma, Elviso, wariacie, zbieramy level właśnie. No właśnie, mam taki mały problem, panowie, wiecie co? Jaki problem ty masz? Elviso, ale błagam was, nie wkurzać się na mnie, okej? Okay? Akceptujcie to, że będę taki trzymajcie spokojny. No nie, ziomki, sorka! Od razu ucieknijmy. Nie stajcie, nie! Agent Maciach, nie, stójcie, zaraz powiem wam tak. Mam coś zrobić, ale teraz wam powiem od siebie. Ja tego nie zrobię, bo to jest jakiś żart. On mi teraz każe zrobić coś takiego, że ja tego nie zrobię. To jest coś takiego strasznego, rozumiecie to? Nie ma co. Powiedz nam, co w takim razie? Co? Właśnie nie mogę chyba, no chyba nie mogę powiedzieć, ale czekaj, tam był jakiś piorun właśnie, czyli czekajcie. Się już kurzył? Ty, ja tam nie był piorun. Żadnego piorun. Tam był nie, piorun! Chłopaki, tam był piorun, widzieliście to? Tam był w tym miejscu piorun! Właśnie musisz nie miałem widów! Stary... To był piorun! To był piorun! Co jest? Co jest? Panowie, słońce zniknęło! Słońce zniknęło! Słońce zniknęło! Naprawdę, ciemno się zrobiło! Chłopaki, stop! Co tam w ogóle być? Czekajcie, czy on się wkurzył, że ja tego zadania nie zrobiłem? O czym ty mówisz? Bo on mi kazał. Coś ma zrobić, on jakie mi kazał coś zadanie, ma zrobić. Stary, co no właśnie to! Jezu! Ale się chłop wkurzył, chłopaki, serio! No ogarnijmy się, wiecie co? Chyba trzeba stary, to zrobić. No właśnie! Jezu no. Chryste! Jezu! Ej, co się dzieje? Ej, ty masz dowód jak sobie. No właśnie, znowu! Ej, znowu! Elviso, co ty odwaliłeś? Znowu, chłopaki, stójcie! Elviso, stójcie! Pogadajmy! Nie uciekajcie! Nie, nie uciekajcie, spokojnie! Co ty znowu odwalasz z tym typem? On mi kazał, przepraszam was, chłopaki, ale on mi kazał. To nie jest. To nie jest. Co kazał? Co kazał niby? On mi kazał zrobić wam krzywdę. Jaką ale dzisiaj będzie łagodniej. Dzisiaj będzie łagodniej. Chłopaki, spójrzcie! Chciałem to całe zanko olać, ale on się wkurzył i teraz zrobił burzę! A wiecie, to jest teraz najgorsze, tylko na to spójrzcie, bo to samo było właśnie u Agentixa, tylko tutaj spójrzcie. Tu jest bariera i nie pada, a tu już pada, widzicie, tu już pada. Jak to? No spójrzcie, tu już pada. To samo było u ciebie, Agentix, nie? To samo. No tam pada, a u nas nie pada. No właśnie, to jest chore, więc tak, panowie, wiecie co? Przepraszam was. Ale musimy iść, wiecie co, musimy iść. Jezu, chodźcie, chłopaki, szybko, musimy to zrobić, chodźcie szybko. Ale wykonać zadanie. Nie wiemy co, ty powiedziałeś tylko, że nam zrobisz krzywdę. Ale więc chodźcie, chodzi? Chłopaki, chodźcie, nie, stary, nie gadajmy. Mu chyba nie uciekajcie, Agentix, stój. Maciuch, stójcie, chłopaki, to nie jest czas na uciekanie, serio. Dobra, ja w jedną stronę, ty w drugą. Nie, bo was muszę. Bo was zabije, Agentix, błagam cię, stój, Agentix, zatrzymaj się, musimy nie to zrobić i będziemy to mieli z głowy. Stary, spójrz na deszcz, tam jest stary deszcz, to już nie jest żart. Nie chcę cię zabić, chcę pogadać teraz, teraz chcę pogadać. Nie, więc zatrzymaj się, zobacz, nie mam miecza w ręce, nie mam miecza w ręce, mam zupkę. Dobra, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie, nie bijcie mnie. Maciu, słuchajcie, Maciu, pamiętasz tą celę z Bedrocka? No pamiętam. Wiecie co, oddajcie miecz i tam idziemy, idziemy tam. Po co mamy tam iść niby? To nie jest specjalnie, ale przepraszam stary, was. Oddaj miecz. Te pioruny szaleją, co się dzieje z właśnie, tymi szybko, co musimy tam iść, chłopaki, musimy to zrobić szybko, musimy to nie, zrobić. Spójrzcie! Nie Jezu, Maciek, okay. Agentix, schodzi, bo was tutaj zrozwala, serio, spójrzcie, jak on się wkurzył. Spójrzcie, tu jest on się burza. On się wkurzył na ciebie, bo jesteś taką walą. Mamą i zdradzasz nas cały czas. Ale na pioruny walą, chłopaki, Jezu, zaraz się spalę, chłopaki, pomocy! Jezu, panowie, stójcie, no musimy to wszystko zrobić, serio, bo nas zaraz tutaj zabije, spójrzcie tylko. Ty gdzie on jest? Nie, zaraz umrę, panowie, stójcie, serio. No dobra, koniec tego, mam perełki, więc was i tak złapię. Stójcie, mam perełki. Mam perełki od niego. Ej, ale ty masz wszystko od niego, to nie jest czas, aby się zaraz tak tutaj właśnie. No,
Macioch, agentik, idziecie zaraz ze mną. Idziecie zaraz ze mną, koniec żartów, idziecie. Chodźcie. A co nam zrobisz niby? Nie bijcie, bo zaraz umrę, zostójcie. No załatwić. Nie, agentik, stój, Macioch, tak... Nie, chłopaki nie. Po was, dokładnie. Idziemy teraz do celi, chodźcie, idziemy do celi. Agentik, was... Agentik zabijecie, gwarantuję ci, zabijecie. Nie. Uderzycie jeszcze raz, uderzycie jeszcze raz? No właśnie, ta... Nie! Chłopak, tam był piorun! Tam walnął piorun, stójcie chłopaki, to nie jest... jestem tutaj. Macioch, nie uciekaj, chodźcie, idziemy tam! Idziemy! Macioch, idziemy, szybko! Agentik no, tak samo! Co, jeden idziemy do celi! Idziemy do celi! Przecież tu nie ma wejścia nawet, tu jest bedrock! No właśnie, tu nie było wejścia! Tu nie było wejścia, ale... tu nie ma wejścia! Skakać! Skakać! No naprawdę! Tu był bedrock! Będziesz pamiętać, że to był bedrock! Wrzucamy Elvisa! Mam cię zabić? Stary, nie, a co? No właśnie! Chcesz nas skrzywdzić, co? Właśnie, nie chcę was skrzywdzić, chłopaki, ale on mi kazał, błagam was, chodźcie tam i będziemy mieli to z głowy, okej? Okay? Będziemy mieli to z głowy. Dobra, a co dostaniemy w zamian? Nie zabiję was, to jest dobry deal? Aha. Nie, aha. No Elviso, to naprawdę... Błagam was, nie uciekajcie. Dobra, wiesz co? Agent. 3, 2, 1, go! Nie! Dobra, nie! Chłopaki, nie dostójcie! Musicie nam wejść, chłopaki, musicie! Agentix, Macioch! Czekajcie, Macioch! Nie, ziomeczki, nie. Macioch, błagam cię, przepraszam, zabijecie! Muszę, Macioch, muszę to zrobić! Elviso, oszczędź mnie, zlituj się! To się poddaj! Jednym. Dobra, poddaję się. Co teraz robisz? No właśnie. A, no mogę uciekać dalej. Gościu, stój! Poddaję się. Idziemy! Gdzie, tylko poddaję. Teraz tak, gdzie jest Agentix? Gdzie jest Agentix? Jestem głodny, wejść. Nie mam jedzenia, nie ja mam życia. Ja mam tylko dwie baraninki i zupkę z królika. Dawaj. Serio. No nie mogę ci dać, żarcie. No łap już, ale gdzie jest teraz Agentix? To, o proszę. Jaki skubany człowiek, Nie. Maciach, czekaj, okej? Okay? Maciach, stop. Okej, okay, dobra, ja Agentix. Poczekać, dobrze, poczekam. Agentix, kolego. Wiem, że nie chcesz i ja też nie chcę. Ale musimy. Agent, stój. Agentix, błagam cię tylko o sekundę litości. Zatrzymaj się i pogadamy zaraz. Nie bijecie. Nie bijecie. No spójrz. Ale ja cię nie biję, człowieku. Co jest ze mną nie tak? To odległość. Nie podchodź. Dobra, okej, okay, odległość. Słuchaj. On mi kazał to zrobić. Więc teraz się błagam, aby już tego tu właśnie dalej nie ciągnąć. Pójdziesz teraz ze mną i się mnie posłuchasz, okej? Okay? Stary, bo spójrz tam. Stary pioruny. Burza, czy tego nie widzisz? Jak on się wkurzył? Tego nie widzisz? Nie, no stary. On się wkurzył, gościu! Ty chcesz nas załatwić tutaj, nie mam gościu, opcji, że na serwerze paduje burza! U nas nikt nie padało! Stary! Spójrz, pioruny uderzają cały czas, pioruny no cały uderzają. No i co, sobie jeden piorun i co z tego? Chcesz? Kolejny piorun, stary, kolejny, nie! Idziemy tam do celi. Nie. Jezu, agent, idziemy, szybko, żeby się tak nie wkurzał. Serio, agent, idziemy, chodź, szybko. Naprawdę, nie bij mnie, odłóż mnie, czy cię zaraz zabiję. Gdzie jest teraz w ogóle Macioch? Gdzie jest Macioch? Agent, gdzie jest Macioch? Dobrze, Macioch. Ja tutaj jestem, ale się schowałem przed wami. Macioch, wyłącz, bo to nie jest czas na żarty. Bawimy się w kowanego. Nie! Jaki bawimy się kowanego, człowieku? Jest burza, pioruny walą, szkielet atakują, chłopaki, ogarnijcie się, no, naprawdę! No dobrze, ja nie uciekłem od więzienia, agent, tylko się schowałem. Agent, do celi, agent, wbiję do celi. Maciek, gdzie jesteś? Chowaj się. Chodź tutaj, pajacu. Nie, Maciek, nie, błagam cię. To była taka zamorska kampa. Dobra, ale pod warunkiem, że dasz mi jedzenie. Nie mam nic, wiesz co, stary. Dobra, ja tu wskakuję i nie chcę z tobą gadać, Elvis. Dobra, to wbijajcie tam, Jezu, wbijajcie tam, agentik, dawaj, agent musisz. Naraz, stary, Jezu. To jest bedrock, tylko ja stąd nie wyjdę. Tu jest bedrock. Agent, nie, bloki, agent, nie, bloki, szybko, podsadzimy się. Nie macie bloków. Nie ma bloków. Ja też panowie, nie ma... Co stójcie, perełka, nie bijcie mnie, was zabiję, mam zbrojkę deksową. Tak? Na pewno? Stójcie, ogarnijcie się. Ogarnijcie się, naprawdę. Panowie, słuchajcie. On mi kazał, o ile już... Czekajcie, a pada jeszcze? Pada czy nie? Bo już nie widzę. Nie wiem, czy pada. Możesz zobaczyć sobie tutaj. Masz wizjer. Wizjer. Pan, jeszcze jest deszcz. Cztery maluteńkie okienka. Naprawdę, tu nawet światło nie wciąga. Naprawdę, serio. Ej, nie pada, panowie. Jest niebo. Nie pada. Sukces. Ej, co? Bo zrobiłem zasanku, widzicie? Bo on mi kazał to zrobić co? I to zrobiłem, widzicie? A nie, już się nie wkurzył. A myślisz, że nie chodzi o to, że ty tu w szatary wszedłeś? Nie, chłopaki, słuchajcie mnie. On mi kazał was z tymi tu zamknąć, rozumiecie? To on mi tu właśnie kazał. I myślisz, że on naprawdę steruje pogodą? A czy nie widziałeś tego przed chwilą, gościu? Nie widziałeś, jak pioruny waliły w tamten słup? Nie widziałeś to tego? To jest dziwne, stary. No to jest więcej niż dziwne. Widziałem. To jest tragedia, więcej nie powiem. Ziemeczki, ja tak ogólnie, to wam oczywiście bardzo ważne, powiem, że w tym momencie niech każda osoba strzelcowa, to jest bardzo ważne, subujcie kanał, a teraz tak, chłopaki. Słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. W tym momencie... Co? Nie masz tam wyjścia. Ja to dobrze wiecie, tak? Wiecie o tym dobrze? No wiemy, znaczy tylko jak masz perełkę albo bloki. Ty masz perełkę, możemy mam ci zdarzyć, pięć. Mieć swoją perełkę. Mam pięć perełek. Co? Agent 3. Dwa, tak, dobra, jeden. Go! Bo was zabije! Bo was zabije, stop! Stary, no śmiało. Nie, właśnie ja was nie chcę zabijać, chłopaki. Ale my się kup... Stary, widzisz to?
Ale co z tego? Mordo, jakie jest porównanie? Ja tu mogę wpaść do lawy i się zrespię poza tym. A co jak się zrespisz gdzieś na przykład pod ziemią, co? Jak to? Bo on tak chce. Tak, gościu, ja wolę się zrespić pod ziemią. Słuchaj, on nam tu ustawił respa, a tu nie spaliśmy, rozumiesz to? My tu nie spaliśmy, a tu mamy respa. Więc sobie teraz pomyśl, co będzie, jak sobie uciekniesz. No ale dobra, ale być? Ja myślę, że się osobnie, jak nie zabijałeś, to się respiłem w naszym domku. Znaczy, ale stary, igłem, nie? Ale bo on mi was wtedy kazał zabijać, rozumiesz? No, on wtedy kazał was zabijać, a teraz macie tu siedzieć właśnie. Więc panowie, powiem teraz tak. Posiedzimy tu jeszcze chwileczkę. Okej, to jest może jest straszne, bo tutaj spójrzcie, to jest tylko lawa. Bo drogie pojęcie, to jest straszne. Ale słuchajcie, zaraz pójdziemy do ofiaromatu i damy mu te perełki i dydaksowe itemki i tam wskoczymy, wiecie? Wskoczymy tam, żeby było lepiej. Co ty myślicie? Co? Dlaczego? Jakby to nie ma sensu. Wskoczymy do ofiaromatu. Co ty wymyślasz? Dlaczego mamy skakać tam? Żebyście chłopaki, bo tu zaraz siedzimy, a nie musimy chyba tu siedzieć, wiecie? Damy nie, mu, poczekaj, damy, poczekaj, czekajcie, poczekaj. Ja damy mu ofiarę. My tutaj siedzimy dlatego, bo nie musimy tu bo siedzieć. Bo on nam kazał, bo on właśnie kazał siedzieć chłopaki. Ale co jeśli teraz skoczymy do ofiaromatu, co? Elviso, ty bredzisz. No wiem, bo się już tutaj tak mega stresuje chłopaki, ale tak serio. Bo może i teraz tu jest takie właśnie zadanko. Ale co jak skoczymy do ofiaromatu i się aż tak nie będzie wkurzał, co? Co wtedy? Co myślicie? Serio, to jest opcja. Bardziej wkurzysz, że nie wykonałeś zadania i zyskałeś tu znowu armię swoją. Tu jesteście, więc chyba jest teraz ale wykonane. Ale ja nie będę tam skakał serio? Do tej dziury, skoro ja nie też było nie napisane. Chcę, ale Maciek, ale ja też nie chcę. To nie było jest nic tam napisane, to jest tego, co mówisz, więc ja nie będę tam skakał, absolutnie. Stary, ale słuchaj mi zaraz tego. To jest znanko, które ja wykonuję, więc błagam, teraz siebie słuchaj, żeby wszystko wypaliło, okej? Okay? To jest tylko po to, aby było lepiej. To nie jest po to, żeby was wkurzyć, chłopaki. To jest serio po to, aby on się nie wkurzał. To jest tylko po to, panowie, naprawdę. To tylko o to chodzi, nic więcej. Macie agentik, słuchaj, no panowie, ale to błagam. Nie ma sensu, Elviso, ty to ma sens. Wymyślasz, nie. Stary, masz robić tylko to, co on ci powiedział. Ale nie wskoczymy wiem, tam, powiedział. Żeby on się nie wkurzał, żeby on się nie wkurzał, co? On napisał, ale, że wiem. Mam was tutaj zamknąć. Okej, okay, to ty skocz, ale ja nie ale będę. Ale czekajcie. Skakał. Ja też nie chcę tam skakać. On napisał, że mam was tu zamknąć, nie? I to wykonałem, wy tu już jesteście, ale skoro już to jest stary, właśnie wyjdź, wykonane. To wyjdź w takim razie, jakby zostaw nas tutaj samych. No, ale ja nie chcę was zostawiać. Słuchajcie, no, panowie. Stary, jakby z tobą nie da się w ogóle, wiesz, ale ja też zrobić. Się boję, Maciek, ja też się boję. Zamykasz tutaj i też wskakujesz. O co tobie chodzi, gościu? Bo się o was martwię. Nie mogę was zostawić. To idź do ofiaromatu i sobie sam rób, co tam chcesz. Nie, chłopak, wiecie co, to może pójdzie teraz ze mną, co? Pójdziemy razem. Łap to. To jest nonsens. To właśnie nie jest nie nonsens. To nie ma sensu. Złożymy mu ofiarę. Stary. Złożymy mu ofiarę, żeby się tak, aż tak nie wkurzał, co? Macie perełki i chodźcie, badaj, wychodzimy na górę, co? Chodźcie, szybko. Ale serio, ostrożnie, żeby teraz nie użyć, nie? Ostrożnie. Okej, okay. Dobra, żyjecie? Okej, okay, ziomeczki, udało się, ale to no, jest ja serio nie... straszne. Okej, okay, udało się, Maciuch? Wszedłeś? Halo, panowie, jesteście tutaj w ogóle? Co? Co się stało? Udało się? Halo, udało się? Jestem gdzieś. Okej, spoczku, tu jestem, zaraz tu jestem, okej. Tylko, że ja mam półtora serca, idę sobie coś zjeść. Dobra, teraz agentik, stary, idziesz, agentik, idziesz. Dajesz. Dobra, żyję. Okej, udało się, spoko. Tylko teraz tak, panowie, wiecie co? I temki odkładamy, idziemy do firmatu, okej, idziemy tam, ale stary, ja mam 11 level teraz. A ja mam 17, też mnie to boli, stary, ale musimy. Musimy to zrobić, aby się aż tak nie wkurzał. Sorry, czy ty właśnie zjadłeś, stary, masz teraz to... Co? Czy ty jesz zgniłe mięso? Zgniłe mięso. Co? O czym ty mówisz? Co? O czym ty mówisz? Czy to jest zgniłe mięso? Aż tak nie mamy coś, czekajcie. Ej, w ogóle nie ma co jeść w ogóle. Nie ma ani jednego jedzonka. Nie, patrz, tu są. O, tu są. Ja wrzuciłem, bo to jest skrzynia z jedzeniem. Tak. Serio, panowie, nie ma właściwie nic, więc wiecie co? Chodźcie, idziemy zaraz do ofiaromatu i czas na ofiarę, naprawdę. Chodźcie tam powolutku i na spokojnie, wiecie? Nie stresujmy się zaraz, bo to chyba nie jest to czas, nie? Naprawdę. Więc chodźcie, lecimy tam. Bo to jest serio jakiś hit. Może i to zadanko wykonałem już, ale co jak on chce, żebyście tam jeszcze byli, co wtedy? No to wtedy, jakby, ja Elviso rozumiem, jeżeli by było napisane, że musisz nas tam wrzucić, ale ty jakby sam sobie to wymyślisz. Ale ja już tam wrzuciłem, serio, wrzuciłem już tam, więc chyba jest okej, co? Co wrzuciłeś, Elviso? Wrzuciłem już tam, serio, panowie, serio, chodź tam, już jakoś tu. Ale nie, my o tej teraz miałem na myśli te dziury, jeżeli by było napisane, że masz nas tutaj wrzucić, to spoko, ale ty to wymyślasz. Stary, nie, ale no, zawsze jak była jakaś ofiara, to on się stary, aż tak nie wkurzał. A on nas tutaj wrzuci i już my po prostu nie wrócimy. Nieprawda, chłopaki, nieprawda, więc chodźcie. Może on dostał takie zadanie i nam wcale nie mówi o tym teraz. O czym ty gadasz, agentis? A czy ty w ogóle gadasz? Stary! Chodźcie, panowie, musimy mu dać ofiarę, naprawdę, trzeba chyba. Chodźcie. Dobra, wiesz co, ja po prostu chcę mieć spokój, w sensie ja już nie chcę mieć z tym zadaniem nic wspólnego. Dobra, ja tam skoczę i elo. Dalej, okej, okay, agent poszedł, Jezu, ja, naprawdę, okay. Jakby,
Nie rozumiem, co się tutaj dzieje. To ja jest, też, ale mega, skacz. Mega głupie. Okej, dobra, ja się też tam wbijam właśnie. Jezu, to jest straszne, to jest serio straszne. Jezu, no nie! Naprawdę, okej, chłopaki, jesteście tutaj? Jesteście? Okej, żyjemy wszyscy. Rozumiecie już, o to chodzi? Rozumiecie już? Halo? Stary, ja nie rozumiem, o co chodzi, naprawdę. Ale... Chyba się bało. No dobra, jestem, ktoś dostał cokolwiek? Właśnie nic nie mam właśnie. Nic nie mam. Nie, no nie gadaj, też nic nie mam. Czekaj, bo miałeś tak fantastyczny plan, Wizo. Serio, ja to było straszne. Stary. On po prostu tobą tak manipuluje. Ale miałem nadzieję, że się uda. Zabijasz, więzisz, wpychasz do dziury, stary. Gościu, my musimy się trzymać to. Razem. No wiem, stary, ale on może wszystko, gościu. Spójrz, on nam dał tutaj burzę, walił piorunami i spałnił szkielety. To jest naprawdę jakieś nienormalne. Chyba no, sam to rozumiesz. To nie jest znak, że mamy tam wskoczyć od razu, no. Żeby uspokoić, myślę, więc ziemeczki. Dziękuję wam już bardzo, no i co? Panowie, serio, to nie było specjalnie i was o to błagam, żebyście się teraz na mnie nie gniewali. No i co, ziemeczki? Subujcie kanał, bo to jest bardzo ważne, a my już się widzimy oczywiście jutro. Subujcie kanał, siemaneczko, leczko oraz jak zwykle ogromne serdeczne, yo!